Jak żyć dla Boga według przykładu naszego Pana Jezusa Chrystusa? I korzystamy ze wskazówek z listu Piotra, pierwszego i drugiego. W pierwszym liście Piotra na samym początku jest pozdrowienie. Ono jest ważne, żeby na nie zwrócić uwagę. Rozdział pierwszy, wersety pierwszy i drugi przedstawiają to pozdrowienie w następujący sposób. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynie. Piotr jest apostołem Pana Jezusa Chrystusa. On napisał ten list w apostolskim autorytecie. Nadaje to jego wypowiedziom szczególnego znaczenia. Ponadto, podobnie jak cała Biblia, list ten jest inspirowany przez Ducha Świętego, dlatego jest wiążący również i dla nas. Piotr pisze do ludzi, którzy przybyli do Pontu, Galacji, Kapadocji, Azji i Bityni. Pochodzili oni z narodu izraelskiego. Nie mieszkali jednak w swoim kraju, lecz na innych terenach. Dzisiaj te tereny należą do Turcji. Werset drugi mówi nam, że adresaci tego listu wierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. Piotr pisze więc do wierzących chrześcijan żydowskiego pochodzenia. Jednak ten list ma również wielkie znaczenie dla wszystkich chrześcijan, nie tylko pochodzących z Żydów. I tam mamy na przykład aspekt wybrania. Wybranie jest poruszone w tym liście. Wersety 1b do a, 2 mówi nam następujący sposób. Do wybranych według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca. Jest tu mowa o chrześcijańskim wybraniu. Adresaci listu, którzy wierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, zostali wybrani według postanowienia Bożego. Paweł w liście do Efezjan, pierwszy rozdział, wersety 3 do 5, wyjaśnia, czym jest wybranie. Dowiadujemy się tam, że wierzący czasu łaski zostali wybrani przed założeniem świata. Odwiecznym zamiarem Boga było uczynienie nas swymi dziećmi i wprowadzenie nas do domu Ojca. Dlatego wybrał nas według swojego postanowienia, by podarować nam specjalne przywileje. To jest niechrześcijańskie. Oczywiście przejęzyczyłem się. To jest chrześcijańskie wybranie, czyli specyficzne tylko i wyłącznie dla chrześcijaństwa. A więc to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, że wybranie dotyczy chrześcijan. Także w tym przywitaniu we wstępie mamy werset 2b. Poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. Jest to w wersecie 2b. Bóg wybrał nas w wieczności, a w obecnym czasie Duch Święty działał w nas i wprowadził w żywą relację z Bogiem. Piotr nazywa to poświęceniem przez Ducha. Zauważamy tutaj trzy etapy działania Bożego. W tym etapie Duch Boży najpierw działał w nas przez Ewangelię, abyśmy poznali, że jesteśmy grzesznikami i że potrzebujemy zbawienia, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła w was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym. Co mówi nam pierwszy list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, werset 5. Także czytamy tam, że następnie obdarzył nas nowym życiem przez nowo narodzenie. Nowym życiem przez nowo narodzenie. I to mamy już zakomunikowane w Ewangelii Jana, 3 rozdział, 5 werset. Jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Tak mówi Ewangelia Jana, 3 rozdział, 5 werset. I w końcu zapieczętował swe dzieło, kiedy przyszedł i w nas zamieszkał. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem
Świętym. Uczy nas o tym Słowo Boże w liście do Efezjan, 1 rozdział, 13 werset. Przez poświęcenie duchem jesteśmy odłączeni dla Boga i wzywani do posłuszeństwa. Miarą posłuszeństwa dla nas jest doskonałe posłuszeństwo Jezusa Chrystusa. W codziennym życiu powinniśmy być posłuszni Bogu tak jak Pan Jezus, kiedy żył tu na ziemi. Jest to bardzo wysoki wymóg, ale został on ustanowiony przez samego Boga. Jakże wielką jest nasza odpowiedzialność. Przez Ducha jesteśmy poświęceni również ku pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. Jego krwią zostaliśmy obmyci z naszych grzechów na podstawie Jego dzieła. Wykupienia posiadamy pokój z Bogiem. Choć na ziemi przeżywamy radości i smutki, to pewni jesteśmy swojego zbawienia. Cóż za niepojęta łaska. W Szwajcarii mieszka pewien chrześcijanin, który nazywa się Lenore, co znaczy czarny. Przedstawiając się, mówi: nazywam się czarny. I dodaje zaraz: ale zostałem obmyty krwią baranka. Kiedy mamy tego typu wierzącego, od razu rośnie nam serce w wierze. Każdy, kto wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, wie, że jego grzechy są przebaczone i że na wieki jest już czysty. Kolejnym aspektem tutaj jest łaska i pokój. Werset 2c zawiera w sobie właśnie to pozdrowienie. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Piotr życzy adresatom tego listu łaski i pokoju. W życiu wiary potrzebujemy jednego i drugiego. Łaska jest potrzebna naszym nogom, abyśmy na drodze wiary stawiali pewne kroki i mogli w tym świecie bezpiecznie się poruszać. Natomiast pokoju potrzebują nasze bojaźliwe serca. Ktoś kiedyś powiedział: pokój Boży wznosi nasze wnętrze ponad okoliczności. I to jest komentarzem do Filipian 4:7. A pokój Chrystusowy nam w nich towarzyszy. Kolosan 3:15. W takim stopniu, w jakim pozwalamy Bogu wpływać na okoliczności naszego życia, w takim doświadczamy Jego łaski i pokoju.